Witam was, kochani, serdecznie z tej strony Joken, a dzisiaj kolejny odcinek z Eurotracka i z eventu świątecznego z World of Track. Będziemy dzisiaj, moi drodzy, wieźli mleko w proszku do fabryki Świętego Mikołaja, do fabryki czekolady, tylko musimy oczywiście ustawić sobie punkt orientacyjny, jakim jest portal. Bo moi drodzy, musimy się teleportować na portal. Daleko widzę te portale. Tu jest gdzieś jakiś portal. Bliżej chyba nic tutaj nie mamy. Tu w ogóle jest jakaś granica. Tak, to jest chyba najbliższy. To takie coś, jak widzicie, takie kółeczko, to jest taki portal. Ja tu bliżej nie widzę, no chyba, że mi się ikonki zlewają, ale raczej tu portalu bliżej nie mamy. Także będziemy jechali... Jedź bezpiecznie....do fabryki Świętego Mikołaja. Jest to fajnie połączone, bo połowę jedziecie w normalnym... w normalnej trasie. Chociaż akurat myślę, że przy tym evencie byłoby fajnie, gdybyśmy tu, skąd wyjeżdżamy, również mogli no mieć ten śnieg. Oczywiście kurs, który robimy manem. Jest to właściwie drugi kurs, który tym manem robię. Nie wiem, ile tam kilometrów ma przejechane. Pewnie jeszcze nawet 1000 nim nie zrobiłem, no bo te kursiki, jak widzicie, pod zlecenia eventu świątecznego są dosyć krótkie. Przygotuj się do skrętu w prawo. Jeździmy oczywiście na te płatki śniegu, że tak powiem, które... Skręć w lewo. Na te płatki śniegu, które wiecie, są nie na niebiesko, czyli są na biało, to znaczy, że... Dobra, już się zatrzymamy na tym czerwonym świetle. Jazda w miarę realistyczna niech będzie. Także jeździmy na te płatki śniegu, które nie są na niebiesko, bo jeżeli są na niebiesko, no to już ten cel społeczności został spełniony, także tutaj no wtedy bez sensu, żebyście wykonywali misję, jak już ten cel społeczności został spełniony. To jest 1000 kursów na cały świat, że tak powiem, na wszystkich graczy. Fajnie to zrobione. My mamy do zrobienia łącznie 15 kursów wszystkich, także... Trzymaj się prawej strony, a następnie... Nie ma tragedii, bym powiedział, szczególnie, że jak widzicie, te kursy są dosyć... skręć w prawo. Krótkie, więc ja myślę, że bez problemu dzisiaj przysiądę. Akurat nagrywam to w niedzielę, mam troszkę wolnego czasu. Także myślę, że dzisiaj przysiądę i też to wszystko już wyjeżdżę. I myślę, że nawet chyba tym manem. Cel na jazdę manem mam taki, żeby może zrobić te wszystkie kursy i postarać się nie uszkodzić tego mana, żeby nie trzeba było go naprawiać. W końcu nówkę, cewkę kupiłem. Dopiero przebieg... Ach, już przelecimy sobie. Patrzcie, nie dostałem mandatu, ale o dziwo. Pewnie za prędkość mi zaraz dadzą. Także bardzo fajne według mnie. Na pewno byłoby to... Większy urok tej misji by był, drugim zjazdem. Moim skromnym zdaniem, gdyby ten śnieg nie był tylko, wiecie, w miejscu, gdzie się przez ten portal teleportujemy, ale żeby również ten śnieg na przykład był tutaj, gdzie wyjeżdżamy. My tu gdzieś jesteśmy chyba na Litwie czy na Łotwie, no tam śnieg mógłby być przecież. To nie jest, wiecie, jakaś Chorwacja. Więc już tak patrząc na pod kątem realistyczności, no to... Śmiało by mógł tutaj ten śnieg być. Na pewno by fajnie to wyglądało, ale nie zmienia faktu... Następnie zjedź w prawo. Nie zmienia faktu, że mamy do dyspozycji w tej wiosce Świętego Mikołaja, gdzie się teleportujemy. Jest fajnie, nie narzekam absolutnie. Klimat jest kapitalny w ogóle, no tak już czuć te święta w sumie, jakby nie patrzeć. Nagrywam to, moi drodzy, 17 grudnia, no to tak już dociera, że za tydzień w zasadzie niecały już mamy święta, także faktycznie ten klimat już się zaczyna udzielać. No tu bym pewnie sobie też jakieś oświetlenie, bo jeżeli wiecie, wjeziemy, ale nie widziałem, żeby było to dostępne, to pewnie przez mody by trzeba. Zobaczcie, jeśli mamy taką fajną tutaj naczepę i tą mleko... Tak się na naczepie skupiłem, że nie na drodze. No tak, zapomniałem, że jak się jedzie, to się patrzy na drogę. Ale dobra. No moi drodzy, więc na pewno chciałbym tą ciężarówkę sobie bardziej świątecznie jakoś może wymalować na czas świąt, ale z tego, co widziałem, nie ma jakichś malowań, więc pewnie tutaj się trzeba wspomóc jakimiś modami. Zobaczę, czy są jakieś mody świąteczne na Steamie. Takie tylko i wyłącznie oczywiście wizualne mody. Jakieś lampki dodające, czy
światełka czy malowania. No DLC, nawet jeśli jest, to bym raczej nie kupował, chociaż nie wiem, czy jest. Nie sprawdzałem. A wiecie, jakby jeszcze 5 zł takie DLC kosztowało, to żeby to jakoś fajnie wyglądało też na odcinkach, to i bym sobie na to pozwolił i się szarpnął, ale jakby miał płacić, nie wiem, 30 zł za DLC, no to jest to już bez sensu kompletnie. Daleko strasznie ten portal tego świętego Mikołaja. Kawał drogi musimy przejechać. Normalną trasą, aby tam się dostać. Trzymaj się lewej strony. Kawał drogi, widzowie, kawał. I ten man, jak już mam takie pierwsze swoje przemyślenia, no zamontowałem mu silnik największy, jaki był na tym levelu dla mana, 600 koni. No powiem wam, troszkę wolno się zbiera, nie? Niby w porównaniu z... Znaczy wiecie, nie żebym tutaj narzekał, nie? No jedzie po prostu, tragedii nie ma, ale w porównaniu z Volvo jest na pewno ta różnica odczuwalna. No i strasznie mi się ten klakson nie podoba, bo jest taki bardziej jak osobówka, nie? Także to jest minus... Właściwie, no co do mana, to no, swoją tutaj... Co do mana, to wiecie co, swoją opinię tutaj nagram w osobnym odcinku. Takie porównanie, bo znaczy nie chodzi o jakieś opinie, tylko swoje takie wrażenia, co na przykład, czego mi tu brakuje, bo jest już kilka rzeczy, których mi po paru kursach widzę w tym manie brakuje. Chociaż podoba mi się fajne wnętrze, jakoś tak, wiadomo, coś innego, no bo ile można ciągle Volvo jeździć. Chociaż uwielbiam to Volvo i będę nadal nim jeździł, ale tak wiecie, taki mały powiedzmy przerywnik sobie zrobiłem, żeby troszkę manikiem pojeździć, który jest dla mnie spoko. No jedź ty kurde tą... No patrzcie, jeszcze mi zahamował przed gębą. Jak ci ludzie tu jeżdżą? No jak można jechać 40 na godzinę? Ten wyprzedzał, teraz jakoś się wleczę. No jedź chłopie. Ja tutaj do świętego Mikołaja się spieszę, bo dzieci czekolady na święta nie będą miały. A wy tak jeździcie po tych drogach. Czekajcie, to tu już, w lewo chyba. Tak, tu. Tutaj jest ten portal, dobra. Tankować nie musimy. W ogóle ten man jakoś mało pali, mam wrażenie. Gazprom jej. Sakra, ruski. Tu? Dobra. No i patrzcie, teraz się zadzieje magia. To jest fajnie rozwiązane, na pewno. Mi się to podoba bardzo i zobaczcie, jak pięknie. Przecież to jest naprawdę... No i tutaj właśnie, tak jak mówiłem, jakiś tam światełek na pewno brakuje w tym manie, nie? To jest jedyna rzecz, której mi gdzieś brakuje, no bo wiecie, jakby jakieś takie były fajne światełka, bardziej kolorowo, to by to na pewno fajniej w tej zimie wyglądało, gdzieś na zderzaku, na górze, no ale fabrycznie tego nie można zamontować w serwisie, więc pewnie jakiś mod jest do tego. Znaczy na pewno jest mod, tylko jeszcze nie szukałem do mana. No i tu w środku też jakaś, nie wiem, może choinkę nawet bym sobie, wiecie, postawił na tej desce rozdzielczej. Skoro już mamy taki klimat świąteczny, to w zasadzie czemu nie? Oj. Cały czas zapominam o tym śniegu, bo wiecie, to jest w sumie drugi kurs w tym śniegu. Jeszcze nigdy w śniegu w Eurotracku nie jeździłem i to faktycznie... Do skrętu w prawo. No jest różnica, jest. Już nawet przy deszczu tak się nie jeździło. Skręć w prawo. Są emocje, patrzcie jak on hamuje. On nie hamuje w ogóle, patrz co się dzieje. I to jest realizm naprawdę mega. Bardzo mi się to podoba. To mi się akurat... pod górkę mamy. Mamy pod górkę, zobaczcie jak ciężko jedzie. Jeszcze dobrze, że tu nie ma ruchu innych ciężarówek. Chociaż nie wiem, czy jeżeli to jest online w tym momencie, czy tutaj inni gracze też się mogą mijać, czy każdy jest jakby u siebie. To byłoby fajnie rozwiązane, jakby gracze mogli się ze sobą mijać na drodze. Skoro jest to, nie wiecie. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ojej, jakie tu same zakręty. Ja już o migaczach aż zapominam. Skręć w lewo. Na tej drodze śnieżnej, słuchajcie, póki co... Żadnej, ani to ciężarówki, ani osobówki, nie mijałem w ogóle, żywej duszy tu nie ma, tu tylko chyba święty Mikołaj mieszka. Myślę, że pod tą fabryką czekolady jakieś fajne zdjęcie
zrobimy na screena, na miniaturkę, to już tradycyjnie zresztą. Nie mogłoby być inaczej, ale czemu jest śnieg w jaskini? No tak... Może wewiało troszkę tego śniegu. Aha, tutaj okej, rozumiem. To w sumie taki tunel, nie jaskinia, okej. Ja się rozpędziłem do 90 na tym śniegu, no tak ryzykownie trochę. Weź to potem zatrzymaj. O, no właśnie, o tym mówię. Ej, ale fajnie. Mega. Skręć w lewo. Mega, jeszcze w rowie nie wylądowałem. Mega. Wiecie, mam pierwszy raz z tym do czynienia, jeśli chodzi o śnieg, no to tym się zachwycam, bo ktoś by pewnie napisał komentarz, gościu, co się tak zachwycasz śniegiem, no śnieg jak śnieg, no. No ale jeśli jeszcze nie jeździłem tutaj w śniegu, w Eurotracku, no to się zachwycam. Fajnie to jest w ogóle zrobione, zobaczcie te odciski różne, ślady opon, tak? Ciekawe, czy my ze sobą, nie, chyba za sobą nie zostawiamy, chyba tak aż tego nie ogarnęli, to jest chyba tak zaprogramowane po prostu. Takie małe, krótkie kursiki, chociaż ja wam powiem, że w tym śniegu, już mówiłem w poprzednim odcinku, że w tym śniegu to ja bym mógł nawet z 300 km trasy robić i jechać, nie wiem, 50-60 na godzinę i chyba tak szybko by mi się to nie znudziło. Super widoki, słuchajcie. Aha, bo tu jesteśmy na północy, dlatego jest jasno o 24. Zobaczcie, 24, a tam jest za nami zorza polarna. Nie wiem, czy to będzie tu widać. O, zbliżamy się gdzieś, patrzcie, za nami jest zorza polarna i jest jasno. O, bo ja tu patrzę znowu nie tam, gdzie trzeba. Tradycyjnie, Jukend Szkodnik. O, tutaj fajna wioska się robi, ale to jeszcze nie jest nasz cel docelowy. Ładne domki, no, tu jest co podziwiać, widzowie, pięknie. Pięknie. Ciekawe, czy zrobili też taką pogodę, że śnieg sypie. Jeszcze nie trafiłem, no wiecie, to jest mój drugi kurs, ale możecie uprzedzić moje pytanie. I popsuć mi, że tak powiem w cudzysłowie, niespodziankę, zaskoczenie i możecie napisać, czy trafiliście na pogodę ze sypiącym śniegiem. Bo skoro mamy przecież padający deszcz normalnie w Eurotracku, to może śnieg tutaj też sypie, ale... To by mogła być, słuchajcie, ciekawa jazda, gdybyśmy mieli sypiący śnieg. Wiecie co, się zastanawiam, czy tutaj nie zrobimy sobie miniaturki, bo jest taka miejscówka fajna. O, muzyka świąteczna gra, patrzcie. Nie wiem, czy tu sobie miniaturki przy tej choince właśnie nie zrobimy. Włączymy awaryjki, żeby coś więcej, wiecie. O, chwycimy choinkę. Lusterka sobie mogą być, bo akurat... Nie, troszkę jeszcze bardziej z bokensa. Idź mi tutaj z tą barierką. Dobra, zobaczymy. Jeszcze pod fabryką czekolady zobaczymy. A co, będę sobie jechał na awaryjkach? A kto mi zabroni? Ja widzę, kto mi zabroni na awaryjkach? Też pod fabryką czekolady myślę, że chyba będzie ładniej zrobić. To zlecenie. Sfotografować. Fabryka Santy Klausa, moi drodzy. No, tutaj sobie przed wjazdem do fabryki czekolady sobie zrobimy, słuchajcie. Tutaj sobie staniemy. Mam nadzieję, że się nie zakopię w tym śniegu. Sterowność jest, no, dosyć, wiecie, dosyć... O, tu sobie zrobimy miniaturkę, tak jest. Szukanie nowej trasy. Tak jest, widzowie. Pod fabryką czekolady. Jeszcze bardziej się ustawmy, może tak? Widzicie, kombinator jestem. O, nawet całkiem spoko. Widać fabrykę czekolady, widać choinkę. Także jest gites. Kominy widać. Jest git, widzowie. Jest jak najbardziej git. Na wyżej. O, to. Mamy miniaturkę. Dobra.
Teraz muszę tak wycofać, żeby zaparkować. Czekajcie, w sumie zasadniczo... A nie, tata, mam tylko wjechać tam. Te zlecenia, słuchajcie, są tak mało opłacalne, że od razu wam mówię, jakby już tutaj i tak tego ekstra nie ma, więc tu już się też nie bawię. Jakieś wielkie manewrowanie, aczkolwiek specjalnie dla widza zrobimy parkowanie, moi drodzy. W śniegu. Nie będziemy robili szybkich. Jakby się ktoś pytał, to tak, wiem, jadę na awaryjkach. To jest celowe. Celowe i świadome. Tak. Bardziej widzowie dla ozdoby. Dobra, zobaczymy, co tutaj będzie za miejsce do parkowania. Tylko gdzie my... A, no bo my mamy wszystko wyłączane, no to tam gdzieś mamy jechać. Chyba. Ciągle mi się, słuchajcie, na tej mapie to myli. Przypuszczam, że tutaj będzie. Nie, to fabrykę trzeba objechać dookoła chyba. O, jest tam, dobra. Żeby w coś nie przypierdzielić, bo ślisko, moi drodzy, ślisko. A, takie proste parkowanie. Zazwyczaj tam omijam tutaj przy tym evencie, bo ostatnio ominąłem, widzieliście, bo po prostu zrobiłem proste, bo tu i tak expa nie ma za to. Jakby to wydarzenie, ten event cały, no nie oszukujmy się, to nie jest coś, co daje kasę. To też te trasy, widzicie, no nie są długie. Nie jest to jakby w żaden sposób opłacalne. Czekajcie, czy mi się uda w ogóle tak tutaj zgiąć, bo trochę źle wjechałem, ale może się uda. To nie jest jakieś opłacalne, to po prostu jest bardziej tak dla, myślę, no dla frajdy, nie? Ja to robię przynajmniej dla frajdy, nie patrzę tutaj. I zresztą wiecie, moi pracownicy w tym czasie zarabiają, więc jakby ja tam nie mam powodu do narzekania. Pracownicy w sobie w tym czasie zarabiają, a ja sobie, wiecie. Oj. Trochę źle wyliczył. Co za szkodnik z Yukena. Co tu się od Yukenawia? Czy jak to szło? Jeden z widzów ostatnio na live'ie napisał. Co tu się od Yukenawia? O, też nie. Kurde, za blisko, czekaj. W tym śniegu to tak się wydaje, ale wiecie, to sterowanie w tym śniegu to naprawdę... Ja teraz tak widzę, jak prawdziwi kierowcy i trackerzy, tak? No to mają co czasami się w takich warunkach śnieżnych namanewrować. To tak, wiecie, się czasem wydaje taki łatwy zawód, a ja absolutnie trackerem nie jestem, nie mam kategorii C nawet, ale podziwiam, bo... Dobra, teraz mi się udało, bo poprzednio coś tam nie zaskoczyło tą naczepą. Zobaczcie, exp jest tak mały, no zrobiłem, żeby te 90 było w prezencie, ale sami widzicie, że do następnego levelu to mi tyle brakuje, że masakra, więc raczej sobie wezmę jakieś chyba zwykłe zlecenie, przy czym jeszcze tutaj wam pokażę, bo tutaj są też... O, już mam dwie dostawy, ogólnie mam trzy. Tutaj są też, moi drodzy, nie tylko z czekoladą. Znaczy, tu akurat są z czekoladą, ale... Znaczy, nie tylko, no bo macie... Nie wiem, czy to jest tutaj napisane. Nie tylko te, ale były też takie inne. No ale to są też te ogólne, duże ładunki czy coś. O, 2 miliony na koncie mamy, pracownicy coś w tym czasie, moi drodzy, zarobili, także fajnie. No myślę, że czas najwyższy, żeby się przespać, nie? W ogóle może sobie zwiedzimy, widzowie, co wy na to? Tą miejscówkę. Odkryjmy, co to tutaj jeszcze jest. Tak, już dostawa, już tak trochę paliwa, tam jest jakiś punkt widokowy, to może warto by było z tego punktu widokowego skorzystać. Zobaczymy, jak się jedzie w śniegu też... Wcale się lepiej nie jedzie na pusto, wręcz bym powiedział gorzej. Więc to jest prawda, co wielu kierowców mówi, że jak jest ślisko, jest śnieg, jesteś dobrze obciążony, to jest o wiele łatwiej, a tu jak jadę bez obciążenia, to mógłbym, jak wiecie, drifty bym mógł robić. Hamowanie to tam w ogóle zapomnij. O hamowaniu, zobaczmy tutaj punkt widokowy. Przynajmniej coś odkryjemy jeszcze na koniec.
dla widza. O, fajne widoki, nie powiem, fajne. Wielka stacja południowa, no. Dworzec to jest. Jakiś tam jakiś pociąg jedzie. I pewnie też pociągami przyjeżdżają albo wyjeżdżają paczki od Świętego Mikołaja. O. No to tym akcentem będziemy kończyli dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. Będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i drogi widzu, bo subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz, bo ponad 85% osób oglądających moje filmy nie subskrybuje kanału. Także będzie mnie bardzo, bardzo miło, jak to zrobisz. Ale przepiękne widoki. Aż mi to już szkoda to wyłączać. Ale może zobaczmy, ile jest ujęć z tych kamer. Razem sobie do końca obejrzymy, bo jestem po prostu pod wrażeniem tego, jak to wszystko w tym śniegu tutaj wygląda. Słyszę pociąg. Pokażą? Nie, nie pokażą. No nie pokażą nam pociągu. No nic, nie pokażą, to kończymy. Trzymaj się, drogi widzu. Do następnego. Cześć.